Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale OFPC. Zapraszam Was na pierwszy film z cyklu polecanych zestawów komputerowych budżetowych. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić dwie propozycje. Jedna oparta o procesor i kartę graficzną od AMD, a drugi mieszany Intel Nvidia. Oba zestawy w cenie około 4000 zł do zastosowań uniwersalnych. Jest to w zasadzie takie moje wyjście naprzeciw Waszym oczekiwaniom, bo w zasadzie nie ma dnia, żebym nie dostawał maili lub telefonów z prośbą o przygotowanie takiej konfiguracji. Przygotowując dla Was te zestawy, ja będę się kierował dokładnie tymi samymi zasadami, jakimi kierowałem się przez ponad 10 lat prowadzenia serwisu, czyli na pierwszym miejscu stawiam bezawaryjność, na drugim spójność całej platformy, na trzecim kulturę pracy oraz niskie temperatury, a dopiero na czwartym wydajność. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwa zestawy, pierwszy w całości oparty o procesor i kartę graficzną od AMD, a drugi mieszany Intel Nvidia, oba w kwocie około 4000 zł. Komputery typowo przeznaczone do zadań uniwersalnych, więc nie tylko grania, ale również jakiejś okazjonalnej pracy w bardziej wymagających aplikacjach. I w obu przypadkach tych zestawów na pierwszym miejscu stawiam właśnie bezawaryjność, a potem dopiero całą resztę, o której wcześniej mówiłem. No i to by było dosyć tego dość długiego wprowadzenia, teraz przechodzimy już do konkretów, czyli do pierwszego zestawu w całości opartego o procesor i kartę graficzną od AMD. Ja składanie tego zestawu zacząłem od wyboru obudowy, bo ona wbrew pozorom będzie tutaj dość istotnym czynnikiem. Z jednej strony nie może być za droga, z drugiej strony musi zapewnić dobry przewiew powietrza i sensowną kulturę pracy. Dlatego starałem się szukać po pierwsze konstrukcji, która ma nie tylko meshowy top, ale również front, przynajmniej 4 wentylatory na fabrycznym wyposażeniu, a dodatkowo nie nadwyręży naszego budżetu. I tak wybór padł na konstrukcję od Endorfi. A dokładnie model Ventum 200R. Jest to stosunkowo kompaktowa obudowa MIDI Tower z 4 wentylatorami właśnie, 3 na froncie wciągające powietrze do środka oraz jeden wyciągający z tyłu, z filtrami przeciwkurzowymi i przede wszystkim dobrze wentylowana. A kwota niecałe 290 zł w Computroniku. Oczywiście linki do zestawów znajdziecie w opisie filmu. Na drugim miejscu szukałem zasilacza, bo to jest moim zdaniem jeden absolutnie z najważniejszych, o ile nawet nie najważniejszy z podzespołów w kwestii właśnie bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy przez lata. Dlatego ograniczyłem się tak naprawdę tylko i wyłącznie do marki, do której mam największe zaufanie. I nie jest to materiał sponsorowany. To marką jest Be Quiet. I to wcale nie muszą być wysokie serie tych zasilaczy, bo nawet podstawowe System Power, właśnie taki zasilacz wybrałem do zestawu, w zupełności spełniają te wymagania. Mój wybór padł na model System Power 10 o mocy 650 W. To jest certyfikat tylko 80 plus brąz. Dla niektórych może wydawać się mało, ale dla mnie liczy się nie to, co jest na naklejce, czy jaki certyfikat de facto spełnia zasilacz, które zresztą są płatne, ale to, czy faktycznie się psuje albo nie. A tym konstrukcjom ciężko coś zarzucić. Jest to zasilacz, który posiada pełne okablowanie, nieodpinane, nie jest to konstrukcja ani semimodularna, ani w pełni modularna. Mamy tutaj podstawową gwarancję, ale wiem z doświadczenia, że te zasilacze niejednokrotnie przeżywają nie jedną, a nie raz nawet i kilka konfiguracji sprzętowych. Dodatkowo moc 650 W przy zestawie do tej kwoty będzie w zupełności wystarczająca. Ona nawet da nam bezpieczny zapas mocy, gdybyśmy taki zestaw chcieli modernizować, bo ten aspekt również brałem pod uwagę. Kolejnym elementem, który wybierałem, jest oczywiście procesor. Teraz, mając już tą bazę w postaci obudowy oraz samego zasilacza, można już przejść dalej do tych komponentów, które mają bezpośredni wpływ również na wydajność. I tutaj przyjrzałem aktualną ofertę Computronica z uwzględnieniem produktów również Trash, czyli takich, gdzie dostajemy po prostu procesor w blistrze, bez pudełka, bez chłodzenia. Pudełko nie jest nam potrzebne, chłodzenie również, bo tutaj będzie koniecznie chłodzenie osobne, chłodzenie nie boksowe, nie referencyjne. I wybór mój padł na Ryzena 5 5600 w wersji Try właśnie. Moim zdaniem jest to procesor, który łączy w tej chwili doskonały stosunek ceny do wydajności. Za nieco ponad 500 zł dostajemy procesor, który bez problemu poradzi sobie we wszystkich grach, również najnowszych AAA, a w zupełności również wystarczy do podstawowej, takiej bardziej zaawansowanej
zaawansowanej pracy w Lightroomie, Photoshopie czy nawet programach CAD-owskich. Oczywiście nie czarujmy się, ale przy tej kwocie to ani nie jest zestaw, ani to nie jest procesor do prac typowo profesjonalnych, jednak moim zdaniem jest to bardzo fajna podstawa do zbalansowania właśnie wydajności, ceny, kultury pracy bez awaryjności, jednocześnie spójności oczywiście całej platformy. Do tego procesora, jak już wcześniej wspomniałem, muszę dobrać jakieś niereferencyjne chłodzenie. Przede wszystkim jest to warunkowane temperaturami. Procesory osiągają dość wysokie temperatury i ja chciałbym, żeby on się nie grzał, a przy tym całość była relatywnie cicha, o czym wspominałem wcześniej. Dlatego mój wybór padł na chłodzenie od Endorphi, a dokładnie Fera 5, ale w wersji Dual Fan. Oczywiście wersja z pojedynczym wentylatorem jest nieco tańsza, ale słowo nieco jest tutaj kluczowe. Moim zdaniem warto dorzucić te kilkadziesiąt złotych do tego, aby mieć jednak dwa wentylatory, które będą dużo efektywniejsze w odprowadzaniu ciepła z procesora niż jeden, a przy tym ta kultura pracy zostaje wciąż na naprawdę wysokim poziomie. No i czas na kolejny z podzespołów kluczowych, czyli pamięć RAM. Ja tutaj nie będę czarował, moim zdaniem 32 GB nawet w kwocie około 4000 zł to jest jak najbardziej realna pojemność pamięci. Co więcej, w tej chwili 16 to jest taka absolutna podstawa, a ja chciałbym, żeby prędzej sobie użytkownik na przykład w przyszłości wymienił kartę graficzną, niż musiał się martwić o rozbudowę pamięci RAM. Dlatego postawiłem od razu na po pierwsze dwie kości, nigdy nie kupujcie jednej, o pojemności 16 GB każda. Sam procesor oficjalnie obsługuje kości o taktowaniu do 3200 MHz, a ponieważ zależy mi na totalnie bezproblematycznym działaniu całej jednostki, to takie pamięci również dorzuciłem, ale o stosunkowo niskich opóźnieniach, bo mój wybór padł na konstrukcję od G-Skilla Ripchos 5 Black, 32 giga po 16 giga w kości o taktowaniu 3200 MHz i stosunkowo niskich dimmingach CL16. Natomiast to wciąż jest oczywiście platforma oparta o DDR4. Mamy w zasadzie większość komputera złożoną, ale brakuje jeszcze płyty głównej, na której to wszystko wsadzimy. I tutaj również, wybierając płytę, kierowałem się wcześniejszymi zasadami. Absolutnie nie chodziło mi od samego początku o to, aby zyskiwać kilka FPS-ów w grach, ale żeby robić naprawdę solidną platformę. Dlatego płyta główna musi mieć koniecznie chłodzenie sekcji zasilającej procesor i to najlepiej takie w miarę rozsądne, koniecznie 4 sloty na pamięci RAM, tak żeby ewentualnie w przyszłości móc rozbudować tą pamięć, koniecznie wbudowane Wi-Fi i Bluetooth. Może to niektórych dziwić, że to jest przedrażanie, ale moim zdaniem nawet w komputerach stacjonarnych w dzisiejszych czasach chociażby ten Bluetooth jest bardzo pożądany, ponieważ możemy bez problemu bezprzewodowo łączyć akcesoria, klawiaturę, często myszkę, słuchawki, parować z telefonem nasz komputer, a dodatkowo ta łączność bezprzewodowa Wi-Fi również bardzo często się przydaje, bo niejednokrotnie nie musimy po prostu ciągnąć dodatkowych przewodów, a obecne współczesne standardy Wi-Fi 6 są w stanie wykorzystać nawet większość dostępnych łączy światłowodowych, jakie mamy w naszych domach czy mieszkaniach. Stąd mój wybór padł na taką najtańszą tak naprawdę płytę główną, która spełnia wszystkie te wymagania, czyli konstrukcję Asusa Prime, dość podstawowa seria, ale bardzo spoko, bezawaryjna, B550MA Wi-Fi 2. Jest to płyta, która spełnia dokładnie wszystkie te standardy, a dodatkowo nie kosztuje nie wiadomo jak dużo pieniędzy, bo nieco zaledwie ponad 440 zł. Czas przejść do kolejnego komponentu, który jest kluczowy pod względem przede wszystkim bezpieczeństwa naszych danych, czyli dysku. Ja postanowiłem zaufać również, jak w przypadku zasilacza, jednemu producentowi, co do których tych reklamacji z mojego doświadczenia wynika, że zawsze było najmniej, czyli Samsungowi. Wybór padł na konstrukcję dość nowoczesną, 980 Pro, pojemność 1 TB. Nie jest to może jakaś imponująca pojemność na dzień dzisiejszy, ale to już jest dysk, który spełnia standard PCI, to jest 4.0, czyli otrzymujemy bardzo wysokie prędkości odczytu, ale i również zapisu, a trzeba pamiętać przecież, że dysk to jest jeden z tych elementów, które najłatwiej rozbudować i lepiej już teraz, moim zdaniem, zainwestować w dysk szybszy, kosztem nawet pojemności, a potem dodać sobie kolejny dysk na dane, niż za na przykład rok, dwa szukać nowego, szybszego dysku i przenosić cały system do już tak naprawdę skonfigurowanego i dostosowanego do naszych potrzeb systemu. No i zostaje oczywiście ostatni
element, czyli karta graficzna. Zestaw oparty o AMD, więc tylko Radeony wchodzą w grę i tutaj w tym budżecie cenowym tak naprawdę mamy tylko dwa modele do dyspozycji. Jeżeli nie chcemy przekroczyć kwoty 4000 zł, to interesował nas będzie przede wszystkim RX 7600. Producenci różni są dostępni. Ja rekomendowałbym te najbardziej sprawdzone jednostki, chociażby Asusa, Asroka, tak, również korzystam sam osobiście właśnie z Radeona od Asroka i nie mogę złego słowa powiedzieć na tą kartę graficzną, lub jeżeli chcemy nieco przekroczyć budżet 4000 zł, możemy śmiało dołożyć do wersji 7600 XT, która przede wszystkim oferuje nam większą ilość pamięci wideo, bo 16, a nie 8 GB VRAM-u. To jest taka podstawowa różnica. Ta karta jest nieco wydajna, ale to nie jest kosmiczna różnica wydajności. Obie te karty graficzne w zupełności poradzą sobie w graniu Full HD, a nawet 2K, zwłaszcza jeżeli będziemy wykorzystywali FSR, a w grach wspierających również FSR 3 z generacją klatek. Ja do zestawu dodałem konstrukcję od Zafaira, bo moim zdaniem właśnie jak chodzi o Radeony, to jest najlepszy producent. Te karty są mało awaryjne, relatywnie ciche i chłodne, dlatego polecam właśnie tą konstrukcję, nawet kosztem tego lekkiego przekroczenia budżetu 4000 zł, ale pod tą konfiguracją mogę się w 100% podpisać, że taki zestaw będzie stabilny, cichy, będzie miał rozsądne temperatury, ma możliwość rozbudowy w przyszłości, a również moim zdaniem wydajnościowo w zupełności zaspokoi potrzeby większości osób, które szukają właśnie zestawu w kwocie do około 4000 zł. Koszyk znajdziecie oczywiście w opisie filmu, a teraz lecimy z drugą konfiguracją opartą o procesor Intela i kartę graficzną od NVIDIA. Jednak pewien rdzeń tego zestawu zostaje dokładnie ten sam, co w przypadku zestawu opartego o procesor AMD i kartę graficzną AMD, bo obudowa w postaci właśnie 200R czy zasilacz Be Quiet System Power 650 W są tak samo dobre, niezależnie czy mówimy tutaj o połączeniu tych podzespołów z Intelem czy z AMD. Dokładnie również pamięć RAM zostaje ta sama, ponieważ wybrany przeze mnie procesor, do którego za chwilę dojdę, również obsługuje pamięci DDR4 o taktowaniu maksymalnie 3200 MHz oficjalnie. Natomiast no właśnie, procesor. Procesor wybór również padł na i5, ale jeszcze poprzednich generacji, a dokładnie 12400F, ponieważ w tym budżecie uważam, że jest to najlepszy procesor, jaki ma w swojej ofercie firma Intel. I procesor ten również wspiera pamięci DDR5. Tyle, że platforma zbudowana w oparciu właśnie o ten procesor z DDR5, z płytą obsługującą te pamięci i z dokładnie tymi samymi wymaganiami, co w przypadku zestawu opartego o układy AMD, przekroczyłaby dość znacznie zakładany budżet. Dlatego ja wybrałem do połączenia, do współpracy z właśnie i5 12400F płytę główną, także od Asusa, z chipsetem B760, dokładnie Prime B660MA Wi-Fi, ponieważ to jest również płyta wspierająca Wi-Fi i Bluetooth i jest to płyta, która wspiera DDR4, stąd ten dopisek na końcu D4. Mamy więc już całkiem fajną bazę i tutaj no, muszę troszeczkę nawiązać do wydajności, ponieważ według wszystkich praktycznie dostępnych testów, mimo że ta i3 jest około 100 zł droższa, to jest to konstrukcja wydajniejsza od Ryzena 5500. Bliżej jej do rywalizacji z Ryzenem 5600X, ale ten już jest znowu troszeczkę droższy. Stąd właśnie takie, a nie inne wybory. Co do chłodzenia zostaje również to samo, czyli Endorphin Fera 5 Dual, ponieważ ten procesor ma identyczne w zasadzie TDP jak konstrukcja AMD, czyli 65 W. Pamiętajcie tylko o tym, że w zasadzie ten współczynnik wydzielania ciepła jest obliczany inaczej przez AMD i przez Intela i 65 W Intela to nie jest 65 W AMD. Te różnice są jednak tutaj na tyle małe, że to chłodzenie doskonale się sprawdzi w przypadku zarówno jednej, jak i drugiej konstrukcji, zapewniając im z jednej strony optymalne temperatury pracy, a z drugiej strony nam jako użytkownikom bardzo przyzwoitą kulturę pracy, na której mi również tutaj bardzo zależy. Kolejna kwestia to kwestia dysku i tutaj również bez zmiany. Wcześniej proponowany przeze mnie Samsung 980 Pro pojemność 1 TB równie dobrze sprawdzi się na płycie głównej dla procesorów Intela, więc nie było najmniej
najmniejszego sensu go wymieniać. Cenowo również budżet pasuje, zresztą zobaczycie za chwilę sami. W zasadzie największą niewiadomą, można powiedzieć, jest karta graficzna. Nie mamy do dyspozycji konstrukcji AMD, bo chciałem, żeby to była koniecznie konstrukcja NVIDIA i w tym budżecie cenowym za dużo już nam co prawda nie zostaje. Do dyspozycji mamy dwa modele. Starszy RTX 3060 z większą ilością VRAM-u oraz nowszą konstrukcję RTX 4060, ale z mniejszą ilością VRAM-u, tyle że wspierającą również DLS-3 z generacją klatek. Nieco droższa karta, ale jest właśnie fajna, dostępna w Komputroniku w kwocie niecałych 1400 zł na dzień dzisiejszy. Konstrukcja od MSI Ventus 2X, czyli z dwoma wentylatorami, całkiem niezły układ chłodzenia jak na stosunkowo kartę, która się jakoś specjalnie mocno nie grzeje. I znowu RTX 4060, mimo że ma mniej ilości VRAM, wydajnościowo jest porównywalny z RX-em 7600 czy nawet z RX-em 7600 XT. Co więcej, mamy ten dodatkowy atut, którym jest generacja klatek i wsparcie właśnie dla DLSS-3. Te karty graficzne są dość porównywalne w zależności od gry i optymalizacji. Raz będzie wygrywała jedna, raz druga. W przypadku procesora praktycznie zawsze wygrywa 12400F nad Ryzenem 5500G, więc ten zestaw na Intelu będzie nieco wydajniejszy od wcześniej przedstawianej platformy AMD. On jest jeszcze również nieco tańszy, natomiast te różnice w cenie nie są duże, ponieważ tutaj za cały zestaw zapłacimy niecałe 4100 zł, w zasadzie w bardzo podobnej konfiguracji sprzętowej z wydajniejszym procesorem i z kartą graficzną o porównywalnych osiągach. Link do tego zestawu również znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Gdybyście chcieli dodatkowo przeoszczędzić, możecie wziąć tańsze chłodzenie, dysk, płytę główną i dołożyć na przykład do mocniejszego układu graficznego, bo 12400F ze spokojem poradzi sobie również z nieco mocniejszymi kartami graficznymi i nie będzie tutaj jakiegoś dużego dysonansu pomiędzy wydajnością tych dwóch komponentów. To są moje dwie propozycje zestawów komputerowych dla Was. Przede wszystkim nastawione na niską awaryjność, wysoką kulturę pracy, niskie temperatury, kompatybilność całych jednostek, czyli takie bezproblemowe użytkowania, dopiero na kolejnym gdzieś tam etapie na wydajność. I to są również zestawy, które są zbalansowane, dobrane tak, aby zaspokoiły zapotrzebowania z jednej strony graczy, a z drugiej strony również osób, które są nieco ambitnie wykorzystać swoje komputery. Dajcie znać, co sądzicie o tych platformach, jakie są być może Wasze propozycje zmian, gdyby chcieć na przykład dodatkowo wyciszyć te zestawy, dawać na przykład chłodzenie o chociażby, nie wiem, Quieta, czy jeżeli chcielibyście taki zestaw bardziej przerobić pod kątem wydajności. Ode mnie to jest na tyle. Ja mam nadzieję, że taka seria to dobry pomysł. Dajcie również i na ten temat znać w komentarzach. Jeżeli nie chcecie pominąć następnych filmów, koniecznie subskrybujcie z dzwoneczkiem. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, trzymajcie się.